przynajmniej teraz miałem bolenia na napływie. No i zobaczymy, czy powtórzy, czy będzie tutaj robił te kółeczka. Na razie jeszcze porzucamy trochę z tej strony. No zląk mnie okropnie. Bo coś podhaczyłem, czy branie? Branie. No. Wobek Tomasza Janeczka. Holo. Ale nie wyobrażałem sobie, że sezon zacznę tak wielkim boleniem. Puszczamy rybkę od razu. Nawet nie podejrzewałem, że sezon się zacznie od takiego maluszka. A jakby nie było, mój pierwszy majowy. Jedziemy dalej, powiększę. 6 maja dzisiaj. Wreszcie udało się wyskoczyć na Odrę. Mówię wreszcie, bo od 15 kwietnia nie było mnie tutaj. No jak widzicie, woda strasznie jeszcze wysoka. Wszystko pozalewane. Ale próbujemy szukać bolasków. Spadł i jeszcze się w kadrze nie zmieścił. To sam wobek, co przy tym pierwszym bolasku.
Siedzi. Mały 5-centymetrowy bezsterowiec Tomasza Janeczka. Powiem wam, że nawet fajny bol. Nawet fajny bol. Sezon tworzyłem tym maluszkiem. No i na sam koniec udało się coś poprawić. A nie jest może taki wielki. Ale już cieszy. W trudnych warunkach udało się coś wydłubać. Pokażę wam wodka. Sobie obrócę telewizorek w kamerze. Kija może odłożę tu w krzaki. Nie wiem, czy widać. Taki rapek. Fajnie się wpiął na dwie kotwice. Że wobler mały, to nie głęboko. Kotwice mam tu bezzadziorowe, ponieważ ten wobler na pstrągach był używany. O, taki maluszek 500-centymetrowy Tomasza. Dobra, puszczamy bola. Hol krótki, także rybce nic nie będzie. Szybko powinna odpłynąć. Już się rwie. Super. Sezon otwarty. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo, ale się udało. Zobaczcie, takie maleństwo dało rybkę. Jedziemy dalej. Nie ma to jak siąść dupą w błoto. Nogi tak mi wpadły, że nie mogłem ich wyciągnąć. I sobie usiadłem. Szkoda, że nie widzicie, jak wyglądam. Zaraz wam pokażę. Jeszcze jedno wam powiem. Pomyślcie o zaginaniu grotów w woblerach przy boleniach. Jeśli jesteście pewni swojego sprzętu i swoich umiejętności, rozmawiałem z Grzegorzem Dereniem kiedyś na ten temat. Stosował to długi czas i żadnych większych spadów rybek nie było. Także pomyślcie o zaginaniu zadziorów. Pokażę wam moje buciki, jak fajnie wyglądam. No i taki jestem upaprany cały. Tu mnie przyblokowało, tu dupą usiadłem. No i pora kończyć, moi drodzy, mimo tych ciężkich warunków udało się skusić pierwsze majowe bolenie, 3 kontakty z rybą, jedna niezacięta, jedna taka malutka, że aż z tyłu do kamery było pokazywać, no i ten trzeci, fajnie, że siadł, fajnie, że fajnie przydzwonił, tak jak lubię. Ja spróbuję jeszcze na chwilę wpaść w to miejsce, w którym zaczynałem. Może tam jeszcze coś się uda. Z wami już się żegnam. Jak coś się będzie działo, odpalę jeszcze kamerę. Heja, do następnego.